Siema, a tu znowu Bleku. Słuchajcie, dzisiaj mega dzień. Dzisiaj przyszedł Wydek do Raptora. Klaudia mi pomoże rozpakować pakę. O Jezus, jak papier toaletowy. Robota? Słuchaj, a ja wiem, jak rozwiązać problem z tym. A Klaudia, pomożesz mi? O. Idziemy paczkę rozpakowywać. Oj kurde, Klaudia, jak ja lubię, jak ty mi pomagasz przy tych paczkach. Z mega po prostu, no. Ale słuchaj, zrobimy coś takiego. Odpalę, nagram, jak ten chodzi, żeby było porównanie. Mam nadzieję, że tam będzie wszystko pasowało i wiesz, nie będzie to trwało, ta przeróbka tego wydechu, nie wiadomo ile. Zabuczał. O, Klaudia już ma narzędzie specjalistyczne. Tak. Takie. I to było brzmienie FMF-a. Klaudia. O ja. Uwaga, szkło. O ja, uwaga, szkło. To się będzie działo. O, źle wziąłem ten śrubokręt. Coś źle wzięłaś. Wiesz co, ale ja się nikomu nie mówiłem, jaki to jest wydech. Wiesz, nikt nie wie. To dobrze, będzie niespodzianka. Będzie niespodzianka. A nie popędzaj mnie. Nie, absolutnie. Co ty, ja mam czas. Długość chyba 40, taka jak mój. No to co to za... Jakbyś lód kruszyła. Jeszcze chwilka. No nie mogę już. O, widzę jakieś bąbelkowe, jakieś... zabezpieczające folie. Oj, tu coś jest chyba już tu. Czekaj, faktura może jest. Nie, to chyba tu była w tym. Moment. Sobie zobaczę, dobrze? Dobrze. No, tu jest. Jest. Czekaj, pierw. No. Ujo. Ojo, jaka rurka. Do oryginału rurka. Śrubki. Teraz pójść pod bramę. O Jezus! Jak papier toaletowy. Tak się cieszę, że nie macie pojęcia. Jest! Tadam! A weź go tak przyrównaj, ja. Tutaj zobaczę. Końcówka. No kurde, mega. Mega, dzięki Klaudia. Ale fajny kolorek ma. Matowy jest tutaj. Przelot jest? Widzisz jest. Coś? Jest przelot? Pokaż. Jest przelot. Ciekawe, czy DB Killera dołożyli, czy nie? Ładna czarna końcówka, ładne czerwono-czarne logo. Patrz, jak to pasuje pod kolor teraz. Super. Karbonowa końcówka. No i teraz test, jak to będzie chodzić. Dzięki, Klaudia. Kurde, nie ma za naprawdę, co. Polecam się jak zwykle na przyszłość. Pokamerujesz mnie, jak będę demontaż robił? Mhm. Dobra. Jak to rozszerzyć? To wyłącz na razie, nic z tego nie będzie. No to nara. No. Zapomniałam guzikiem, którym się, tym czerwonym. No. No i wyszedł nam tutaj problem z wydechem. Patrzcie to. Dobrze, że do zestawu dołożyli właśnie oryginał do Raptora. I teraz to jest moja stara rura. Jest problem, stara, bo jest ten sam wymiar.
to ponacinamy, chyba to ponacinamy, żeby to skręcić, no, czyli dodatkowa obejma by musiała być. Słuchaj, a ja wiem, jak rozwiązać problem z tym w 5 minut, nie? No. Dam ci 200 i go biorę. I będę miał u siebie, ty masz po problemie. Ale fajnie wyglądasz z tym wydechem, nie? Z autobusem ci do domu wracam, tak? Autobusem, tak? Będziesz tak, jechał? Jechał. Będziesz się trzymał rury zamiast. Patrz, czy uszczy jest dłuższy? Trochę, ale ten jest lipa. A nie, wsuń go głębiej. Jeszcze raz? To jest oryginalny akrapowicz, nie? No, warty jeszcze. A wiesz, jak to się mówi na nie? Nie. Atrapowicz jest. Dobra, jadę na szybką przeróbkę do Radka, żeby mi ten wydech tutaj usiadł i żebym mógł zademonstrować, jak on chodzi. Jestem na miejscu, patrzę, a tutaj taki rodzynek. Kawasaki 650. Pomyka tym, tak? Co, coś naprawy jest? Coś się popsuło? Nie, na pewno przyjechał do Radka, wypił piwo i już nie kierował. Ja już jestem na miejscu, mam wszystko dopasowane. Teraz będę zakładał i zobaczymy efekt, jaka jest różnica między jednym wydechem a drugim. Czy warto było zamawiać w ogóle ten wydech Dominatora? Czy nie było warto? Zaraz będzie porównanie, a ja montuję byki. Tak, zaraz próba, już właśnie skręcam. Zaraz będzie gotowe. No już mam wszystko skręcone, aż mam Pietra, czy to będzie mi się podobało, czy nie. Patrzcie. Jeszcze będę musiał tutaj poczekać, aż od spawania odbiorę grabbara, czyli cały ten tylny sterarz. Bo nie mogę w tej chwili przykręcić. Ale odpalić już można, bo wszystko mam poskręcane. Dobra, próba. Licznie, nawet zamontowałem. Uwaga, lecimy. I taka to jest różnica. Ten jest bardziej basowy. Czyli FMF. Czyli FMF wlatuje do Tomka. Jutro to kończę wszystko, bo jutro odbiorę ten stelaż, co mi się ten układ urwał.
zamontuję wszystko. No i co, jutro już będzie jechane. A! Jeszcze, jutro sięgam te koła i daję do malowania. No, słuchajcie, mega jestem zadowolony z tego wydechu. Dominator FMF pójdzie do Tomasza tutaj na cebulę. Nie zmarnuje się. Dominator ma fajny basowy dźwięk. Tutaj akurat w pomieszczeniu testowałem jeden i drugi dla porównania. Sam będę ciekaw właśnie, jak pójdę do domu. Zgram filmiki i zrobię takie sobie porównanie. Wam to porównanie też wrzucę. No i co? No? Malować koła i jazda. Na czarny maluję felgi. Właśnie te alusy. Całe czarne będą. I tylko będą wystawać srebrne szpilki. No dobra, no mi się podoba, jest mega. Jeździć, uczyć się. Nara, hejos.